Witam Was pięknie, Bernadeta Kowalska. Moi drodzy, każdego dnia powtarzam głośno, cudownie jest żyć. Cudowne jest to, że mam moje życie i mogę żyć po swojemu. Mogę wpadać na nowe pomysły, podejmować decyzje, zmieniać to, co mi się nie podoba i jestem w tym całkowicie niezależna, wolna i swobodna. Jasne, że mam pewne problemy i nie wszystko jest tak, jakbym chciała, ale przecież taki właśnie jest sens życia, żeby uczyć się, rozwijać, rozwiązywać problemy i zyskiwać dzięki temu nową wiedzę i siłę. To ja jestem kapitanem mojego statku. Wiem już to od dawna. Ja jestem dyrektorem mojego życia. Ja jestem szczęśliwym dorosłym, który przejmuje pewną odpowiedzialność za swoje życie. I powiem Wam jedno, koncentruję się nie na tym, co poszło źle, ale na tym, co dobrego mogę zrobić, żeby moje życie miało sens i było spełnione. Zastanawiam się, czego potrzebuję, czego pragnę, o czym marzę, i oczywiście w porozumieniu z moim umysłem i przede wszystkim sercem podejmuję decyzję i zmierzam naprzód. Kiedy jednak zorientuję się, że popełniłam błąd, to po prostu go naprawiam. Słuchajcie, przecież kapitan statku też co jakiś czas musi korygować trasę. To szczęście, że mogę na nowo zadawać sobie pytania, udzielać sobie nowych odpowiedzi, a w razie potrzeby zmieniać kurs. A najbardziej pomaga mi w tym piosenka. Nawet taka najbardziej zapomniana. Słuchajcie, włączam wtedy ją na cały głos, śpiewam, tańczę. Czuję się wolna. W ten sposób wyrażam swoje emocje, swoją radość. I właśnie do takiej radości chcę Was zaprosić w nasze przedłużone wakacje. Do 20 września przez 3 niedziele będziemy się bawić jeszcze w wakacyjnych klimatach. A gdyby tak na ten moment zostawić połowę swoich zmartwień, stresów, gdyby dać im po prostu wolne, gdyby wywietrzyć swoją duszę, serce, umysł i cieszyć się sobą i tą radość dawać innym. I już 6 września właśnie do takiej radości chcę Was zaprosić. I zaproszony będzie specjalny gość, a właściwie goście, bo będzie to duet, który chyba całe życie jest na wakacjach. Kiedy na nich patrzę, są ciągle uśmiechnięci. Ale wiem jedno, że w tym duecie rządzi Ela. I słuchajcie, że śpiewają nie moja wina, no to zapytamy, to czyja jest ta wina? A obliczymy razem? Spróbujemy? 1, 2, 3, 4, a resztę dośpiewajcie sami. Bądźcie z nami od 10 do 12. Zapraszam bardzo serdecznie.